Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj, zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego pierwszego modułu kursu Biologiczne podstawy chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Anatomia jest nauką zajmującą się budową wewnętrzną organizmów. W szczególności zajmuje się budową narządów i ich położeniem względem siebie. Aby prawidłowo opisać położenie narządów, należy znać okolice ciała zwierząt. Najważniejsze okolice ciała dużych zwierząt to okolice. Głowy, szyi, brzucha, klatki piersiowej, łopatkowa, krzyżowa, lędźwiowa, krocza, łokciowa, kolanowa, nadgarstka, ogonowa, pachowa, pęcinowa, pępkowa, pośladkowa, stępu dołu głodowego, piętowa, piersiowa, podudzia, ramieniowa. Do metod określania położenia narządów w anatomii topograficznej zwierząt należy holotopia opisuje położenie narządów w organizmie. Skeletotopia określa położenie narządów w organizmie względem kości. Syntopia opisuje położenie narządów względem siebie. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.